Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Komunia Święta, czyli sam Jezus Chrystus. Każdy, kto wierzy w obecność Jezusa w Komunii Świętej, przyjmuje ten dzień jako dzień dziękczynienia za Jego obecność wśród nas. Pytanie jest, na ile my wierzymy, w jaki sposób wierzymy i czy ta wiara w obecność Jezusa w Komunii Świętej, w Eucharystii wpływa na nasze życie. Co daje nam przyjmowanie Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej? A raczej, co my dajemy poprzez przyjmowanie Komunii Świętej? Dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy w Kościele niezwykłym, który tyle wieków słyszy modlitwy wiernych. Kościół przez tyle wieków, w którym jest obecny Jezus Chrystus, nawet ciemne mroki okupacji, a później tej inwigilacji komunizmu, nie spowodowały, że tutaj nie wolno było odprawiać mszy świętej. Było różnie, ale Chrystus jest tu obecny zawsze. To ma nam także uświadomić, że nasze wewnętrzne burze w naszym życiu, które czasami się dokonują, to i tak, jeśli wierzymy w Boga, to wyjdziemy z tych burz umocnieni. I każdy kryzys, który ktoś może mieć, także i wierzę, może doprowadzić do tego, że lepiej i głębiej poznamy Boga. Jakże nie dziękować Mu za Jego obecność. Ale tak jak mówię, dziękujemy za naszych rodziców, za naszych księży, którzy tutaj pracowali, za biskupów. Często swoją służbę tutaj okupowali cierpieniem, ale przekazali nam wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem wśród nas. I łatwiej nam jest uwierzyć w to, jeśli od dzieciństwa słyszymy, kiedy mama mówi, popatrz, w tym białym opłatku jest Jezus Chrystus, który za ciebie i za mnie umarł i zmartwychwstał. Jeśli to dziecku jest od najmniejszych lat mówione, to dziecko otrzymuje ten dar od Boga i w tym darze wiary wzrasta. Ale bardzo często nasza wiara zachowuje się właśnie tak na poziomie dzieciństwa. Otrzymaliśmy od Boga życie. I wydaje nam się, że Bóg powinien przed nami rozcielić piękny dywan, przez który będziemy przechodzić w naszym życiu i będzie nam dobrze, miło i przyjemnie, a Bóg będzie ochraniał nas, byśmy nie szli przez ciernie, przez trudy, tylko właśnie jakąś piękną drogą. Tymczasem droga, którą kroczymy, jest drogą kamienistą i Chrystus o tym mówi. A wszystko dlatego, że człowiek, kiedy otrzymał od Boga dar wieczności w raju, zrezygnował z tego bliskiego kontaktu z Bogiem. Odszedł od Boga
I my dzisiaj doświadczamy grzechu, a razem z tym doświadczamy cierpienia. I wszystko dopiero Jezus Chrystus łagodzi, przynosi uzdrowienie. Ale to uzdrowienie polega na przejściu każdego z nas drogą wyznaczoną przez Boga. Jakie jest to przejście? Niedawno oglądałem film Łowcy Głów. Wydawało się, że to będzie western, gdzie będą szukać jeden drugiego i ktoś będzie szukał jakichś ludzi. Prawda była taka, że film opisuje historię człowieka, który wyszukuje ludzi z talentem. I ponieważ działał w dużej korporacji, sprzedawał tę wiadomość innym korporacjom. Wyciągał ludzi z jednej fabryki, instytucji, z różnych miejsc, proponował lepszą pracę i dawał wiadomość o tym człowieku właśnie tam, gdzie poszukiwano tego, takiej osoby, i on na tym zarabiał. Często były to historie, w których dopuszczał się różnych oszustw, żeby wyrzucili kogoś z pracy, bo on nie chciał odchodzić. Rzucał oszczerstwa, podając się za różnych ludzi. Wyrzucali tego człowieka z pracy, a on sprzedawał tą wiadomość o nim innej korporacji i ci go kupowali, jakby był jakimś towarem. I z tego żył. Doszło do sytuacji, w której ma możliwość zostać kierownikiem, dyrektorem tego działu. Wówczas rzuca się w wir szukania tych ludzi, nie przebiera w środkach. I w tym momencie dochodzi do sytuacji trudnej. Oczywiście film pokazuje, że poprzez tę pracę zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje trójkę swoich dzieci, zaniedbuje żonę, relacje z żoną coraz trudniejsze. I nagle jego syn 10-letni zachorował na raka. Jego świat wali się, bardzo kochał to dziecko. I nagle okazuje się, że to dziecko potrzebuje go przy szpitalnym łóżku i próbuje pogodzić tę swoją pracę 10-12-godzinną z tą obecnością przy łóżku chorego dziecka. Nie da się. Któregoś wieczora bierze to dziecko i pokazuje mu wielkie wieżowce, bo ten 10-letni synek tym się fascynował. I zobaczył, że obecność jego i wspólne podróżowanie dają mu więcej radości niż to, że jest tam w tej korporacji. Owszem, to dawało mu wielkie pieniądze, ale obecność z dzieckiem powoduje, że jego świat zaczyna być przewartościowany. On sam przewartościował ten świat i zrozumiał, że o wiele cenniejsze jest przebywanie z tym dzieckiem chorym. Film kończy się bardzo ładnie, w stylu hollywoodzkim. Dziecko zdrowieje. On, co prawda, zostaje wyrzucony z pracy, bo zaniedbał swoją pracę, ale tą pracę prowadzi już w sposób godny, dobry, wynajduje miejsca pracy dla tych, którzy tego nie mają, z domu, jest razem z rodziną, nawiązują relacje z żoną. Ten film pokazywał przede wszystkim, jak bardzo zmieni się człowiek, jeśli mu zależy
na przebywaniu z kimś. To mogą powiedzieć narzeczeni, osoby, które kochają się. To mogą powiedzieć małżeństwa z 5, 10, 15, 50-letnim stażem. Że dla drugiej osoby człowiek jest w stanie zmienić swoje upodobania, nawyki. Pytanie, co my zmieniamy dla Chrystusa, którego uważamy za swojego Boga, za swojego przyjaciela, a jednocześnie za Pana, który będzie nas sądził? Czy my jesteśmy w stanie zrezygnować swojego z lenistwa, z obmowy, z oszczerstw? Czy jesteśmy w stanie zapanować nad swoim ciałem? Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z pewnych nawyków, żeby w piątek nie jeść mięsa właśnie dla Jezusa? Pięknie można opowiadać różnego rodzaju i oglądać filmy, ale to nie jest prawdziwe życie. Prawdziwym życiem jest życie chociażby francuskiej mistyczki i stygmatyczki Marty Robin. Urodziła się w 1902 roku, ale zmarła w 1981. A więc ci starsi pamiętają jeszcze ten czas. Żyła w tym czasie najpierw dziewczyna, która od samego początku była chorowita, bo kiedy miała 18 miesięcy, zachorowała na tyfus. Szkołę skończyła w wieku 12 lat, bo takie były wtedy na wsiach szkoły, ale była słabego zdrowia. Gdy miała 16 lat, dostała zapalenie mózgu i przez 27 była w stanie śpiączki. Później okazało się, że te wszystkie choroby doprowadzają do paraliżu, który ostatecznie dotknął jej ciało w 1929 roku, a więc miała 27 lat. Młoda kobieta, dziewczyna, życie przed nią i nagle paraliż całkowity. Cóż ona robi? Na dodatek po jakimś czasie traci wzrok. Przez pewien czas musi żyć właśnie w tej swojej jednej, jedynej izbie zaciemnionej, bo nie mogła patrzeć na światło. I dlaczego dzisiaj o niej mówimy? Przezwyciężyła porażkę, tak pisze wicepostulatorka w sprawie jej beatyfikacji. Przezwyciężała porażkę, wydawałoby się, życia, czyniąc swe życie nadzwyczajnie płodnym. Życie zwyczajne stało się dla niej nadzwyczajnym. W jaki sposób? Ona przyjęła to cierpienie jako coś, co jest w jej życiu dane przez Boga. A później okazało się, 52 lata żyła z paraliżem. I co ciekawe, to bardzo dużo miała odwiedzających ludzi. Przez jej pokój, jak później spisano, przewinęło się przez te 52 lata 103 tysiące ludzi. Wyobraźmy sobie wioskę i do tej wioski przyjeżdża tyle ludzi. Przyjeżdżają ludzie biedni, chorzy, szukając pocieszenia, ale przyjeżdżają lekarze, kapłani, biskupi. Co się stało?
że ona potrafi ściągać tych ludzi. Przecież wiemy, wielu ludzi jest chorych, cierpiących. My sami nieraz przeżywamy trudne chwile i czasami narzekamy, że nie ma koło nas nikogo. Dlaczego do niej przyjeżdżali? Przybywali do niej dlatego, że ona każdego wysłuchała i modląc się za nich potrafiła uzyskiwać łaski od Boga. Sprawiała, że ludzie otwierali się na dar Ducha Świętego. Wchodząc na drogę osobistego poszukiwania Boga. Musiało się to jakoś zacząć. Ano zaczęło się właśnie w ten sposób, że ona pierwsza zaakceptowała swoje cierpienie i swoje trudy. Straciła wzrok w 1939 roku, a więc mając 37 lat. I kiedy tak bardzo zbliżyła się do Boga, Bóg pokazywał się jej. Jezus odwiedzał ją, Maria, Święta Teresa. W końcu otrzymała stygmaty. Ale to, co dla nas dzisiaj jest jak gdyby kwintesencją jej życia, to to, że żyła ponad 40 lat bez jedzenia. Żywiła się tylko Komunią Świętą. Oczywiście na początku mówiono, że to oszustwo, ale poddawano jej próbie, wzięli ją do szpitala i okazało się, że nie mogła nic przyjąć, nawet wody. Wszystko z siebie wydalała, wyrzucała i potrafiła przeżyć te lata tylko karmiąc się Eucharystią. Jakże bardzo ukochała Jezusa Eucharystycznego. Ze swojego, wydawałoby się, życia, które ktoś powie, przegrała, bo leżała tylko w łóżku, nie mogła się poruszać. Stworzyła świątynię, do której przychodzili ludzie, aby zaczerpnąć Jezusa dzięki niej. Każdy z nas może być dzisiaj tym człowiekiem, który przyjmując Jezusa, przekazuje go dalej światu. I my możemy się stać na podobieństwo Marty Robin. Ale nie tylko na jej podobieństwo. My możemy się stać na podobieństwo samego Boga. Jezusa Chrystusa, który mówi, byśmy Go naśladowali. Niech więc dar przyjęcia Komunii Świętej będzie dla nas nie tylko okazją do podziękowania Panu Bogu za to, ale niech się stanie dla nas momentem, w którym powiemy, Bóg mój, wszystko moje, a ja wszystko oddaję Tobie, Jezu. Także teraz, w tej dobie koronawirusa, kiedy wydaje nam się, że On opanował świat. Nieprawda. Jezus Chrystus jest Panem tego świata. Chociaż boimy się śmierci, to jednak w Nim możemy otrzymać nadzieję na życie wieczne. I to nas powinno dzisiaj motywować do świętego życia. I o to się dzisiaj módlmy, dziękując Bogu, że jest pośród nas. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego.